Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Od niepamiętnych czasów armie były wspomagane różnego rodzaju specyfikami, żeby wojownicy byli po prostu odważniejsi. Druga wojna światowa była konfliktem z wielu powodów wyjątkowym, a jeśli chodzi o panie, to też była wyjątkowa, bo nigdy wcześniej nie brano narkotyków na taką masową skalę pod nadzorem państwa w tym trzeciej Rzeszy, w której teoretycznie narkotyki były nielegalne, a tak się jakoś złożyło, że to właśnie dzięki pewnej magicznej tabletce żołnierze Wehrmachtu, SS-mani i Gestapowcy byli niezmordowani w sianiu potwornego terroru, a ich najwyższe dowództwo też lubiło sobie przygrzmocić działeczkę. Co robił pod wpływem Hermann Gering i jakie narkotykowe koktajle lubił sobie zapodać sam Adolf Hitler? Poznajcie Naćpaną wojnę już teraz w Historii Bez Cenzury. To w sumie całkiem zabawne, że w kraju rządzonym przez Adolfa Hitlera brano narkotyki na potęgę, ale jeżeli nie byłeś ustawiony we władzach albo nie byłeś akurat na froncie, to za bycie naćpanem można było trafić do obozu. Serio, polityka trzeciej Rzeszy była bardzo antynarkotykowa. Nawet prawo czystości rasowej zabraniało związku małżeńskiego z osobą uzależnioną. No ale dobra, prawo prawem, a jak z praktyką? Zacznijmy od używki bardzo popularnej, zwłaszcza wśród elit i to od XIX wieku, bo morfinę wyizolowano z opium już w roku 1804. Jak na ekstrakt przystało, jest to substancja zdecydowanie mocniejsza. Układ nerwowy dostaje dziesięciokrotnie większą dawkę wrażeń, w związku z czym człowiek przestaje czuć zmęczenie, ból, głód. Brzmi całkiem przydatnie w kontekście wojny, co? Jednak jako pierwsi mieli się okazję o tym przekonać nie Niemcy, a Amerykanie. Podczas wojny secesyjnej morfinę podawano regularnie i dopiero po jakimś czasie pojawił się problem. Okazało się, że morfina bardzo szybko i silnie uzależnia. Jedna, dwie większe dawki i człowiek stawał się niewolnikiem tej substancji. Dowodów nie trzeba było bardzo mocno szukać, bo jednym z efektów ubocznych wojny secesyjnej było prawie 400 tysięcy uzależnionych chłopaków dziadku! Jak było na wojnie? O, nie pamiętam! O nie! Pamiętam! Wspaniale! Czy wyciągnięto z tego wnioski? No nie, ponieważ morfina była standardowym środkiem znieczulającym i podczas pierwszej, i podczas drugiej wojny światowej. Przy czym wiecie, nie chodzi mi tylko o takie znieczulenie, jak trzeba było komuś urżnąć nogę. Nie morfina daje też efekt odprężenia psychicznego, w związku z czym polecano ją też. Pielęgniarkom. Lekarze, którzy podawali ją pielęgniarkom, twierdzili, że bez niej wiele dziewczyn nie zniosłoby okropieństw wojny. Jednym z największych entuzjastów morfiny był jeden z najważniejszych gości w III Rzeszy, szef lotnictwa Hermann Gering. Jego przygoda z Ostrym Ćpaniem zaczęła się od Puczu Monachijskiego, podczas którego został, no niestety, nie zabity, ale za to ciężko ranny. Rana bardzo bolała, ciężko się goiła, w związku z czym zaczęto mu podawać morfinę. Co organizmowi Hermana strasznie się spodobało. Uzależnił się błyskawicznie i potem jak miał dobry dzień, to brał tak z 10 tapsów, a jak stresujący, to kilkadziesiąt. Podobno to od morfiny tak się spasł, ale to nie był najbardziej spektakularny efekt uboczny działania morfiny na Hermana Geringa bo jak się Herman naćpał, to miewał naprawdę głupie pomysły raz na przykład stwierdził, że żeby oszczędzić stal dla luftwaffe, to może by tak zacząć budować lokomotywy z betonu. Ale to nadal nie wszystko, bo jak już miał naprawdę tęgą jazdę, to wkręcało mu się, że jest gwiazdą kina. Malował sobie paznokcie, nakładał makijaż, zakładał delikatny szlafroczek i tak se latał po chałupie. Adolf, a może zadzwonimy do Hermana? Poradę? Hmm, a która to godzina? No, chwila przed 11. Ua, to już raczej nic dobrego nam nie doradzi. Inną używką, która odegrała dużą rolę w historii II wojny światowej, była heroina. Tylko jeśli nie macie nic przeciwko, to na chwilę sobie odejdziemy od Niemców, ponieważ bardzo ważne okazało się połączenie heroiny z Finlandią. I żeby było jasne, mam tutaj na myśli ten kraj, Finlandię. Pewnie większość z Was kojarzy wojnę zimową, czyli konflikt, w którym trzykrotnie mniej liczna ekipa Finów dała radę wojskom Związku Radzieckiego. I nie możemy tutaj nie wspomnieć o takich kozakach jak Simo Haja, oczywiście, ale Dość sporą rolę odegrały też jednak twarde narkotyki. Ich wytrzymałość i wola walki była jednak wspomagana środkami odurzającymi. Wśród dużej ilości narkotyków były przede wszystkim opium, morfina i heroina. W listopadzie 1939 roku Departament Medycyny Sztabu Generalnego zamówił w szwajcarskiej firmie farmaceutycznej 50 kg morfiny i 35 kg heroiny. Do końca 1940 roku do wojskowych służb medycznych dostarczono jeszcze półtorej tony opium. Jednak to nie szeroko pojętym opiatom przyznać należy miano hitu II wojny światowej w kategorii używki. Nie, nie. To zdecydowanie należy się psychosymulantom, czyli amfetaminie, metaamfetaminie i... Kokainie. To właśnie po nich żołnierze robili takie rzeczy, na myśl o których człowiek nie naćpany po prostu popukałby się co najwyżej w czoło. Zacznijmy od tego pierwszego, bo amfetamina debiutowała na rynku dość nieśmiało jako lek w sumie na wszystko. Od nadpobudliwości u dzieci po astmę, ale w latach 30. zorientowano się, że uhu, uh, może się przydać w wojsku. Bo okazało się, że tak jak w przypadku w sumie innych narkotyków, jeśli olejemy totalnie wszystkie efekty uboczne, jak na przykład szybkie uzależnienie i totalną destrukcję organizmu na wszystkich możliwych płaszczyznach, to nie no, amfetamina ma w sumie same plusy. Naćpany nią żołnierz zdecydowanie mniej się bał, był bardziej skupiony w okopie, mógł odbywać dłuższe loty. Wiedzieli o tym alianci, bo sami Brytyjczycy pierdyknęli sobie 72 miliony tabletek, ale oczywiście Niemcy też o tym wiedzieli, w tym... Ten najważniejszy. Tak jest. wąsaty Adolf był wielkim fanem narkotyków. Zacznijmy od jego uzależnienia, od wspomnianej już chwilę temu heroiny. Dzień bez zastrzyku, no może pięciu, był dla Adolfa dniem straconym. A skąd brał towar? Od swojego prywatnego dilera i przy okazji lekarza. Gość nazywał się Theodor Morl i wielu innych lekarzy uważało go za szarlatana, ale miał pewne sukcesy w leczeniu kiły. To też szybko znalazł uznanie na salonach afirera. Regularnie szprycował od 1900. 1936 roku i to nie tylko heroiną. O nie! przed swoimi wystąpieniami, żeby się bardziej nakręcić, Hitler lubił sobie pierdyknąć koktajl narkotykowy z mety, hormonów i strychniny, której używa się też w trutkach na szczury. Poza tym był też uzależniony od pewnej substancji, z której później zasłynął inny wąsacz, tyle że z Kolumbii. Oczywiście mowa o kokainie. I Hitler nie potrzebował jakiegoś wyszukanego pretekstu, żeby sobie pierdyknąć działeczkę. Wystarczyły wzdęcia albo ból zęba i już gazu. W końcu lekarze powiedzieli Firerze, że może takie częsteć, panie, to nie jest zbyt dobry pomysł. Ale Hitler powiedział, że nie, 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 koka jest super, po niej czuje się mądrzejszy i lżejszy. Co do obiadu dzisiaj, kompot znakomicie! Amfetamina nie była jednak najmocniejszym narkotykiem, jaki można było sobie wprowadzić do organizmu. Kolejnym levelem była metaamfetamina, czyli miks kilku rodzajów amfetaminy. Dawała potwornego kopa, skutecznie rujnując przy tym organizm. Czy w związku z tym ciężko ją było dostać? Gdzie tam? W 1937 roku zadebiutowała na rynku farmaceutycznym jako pervitin. Przez jakiś czas perwitin był przedstawiany jako cudowny lek na wszystko: od depresji poporodowej po chorobę morską. Przedstawiciele handlowi szastali darmowymi próbkami, a tęgie pobudzające właściwości doceniło bardzo wiele osób, np. lekarze na dyżurach czy studenci przed egzaminami. Nie ma się zatem co dziwić, że i wojsko się w końcu zainteresowało. Nie ma się co dziwić, metamfetamina znakomicie wpisywała się w koncepcję Blitzkriegu, szybkiego, brutalnego i brawurowego ataku, który wymagał od żołnierzy nie tylko odwagi, ale też wytrzymałości. To miał dać Wehrmachtowi perwitin. Za jego wprowadzenie do armii odpowiadał Otto Rankę, dyrektor Instytutu Fizjologii Ogólnej i Obronnej, który był przekonany, że chemicznie jest w stanie zmienić zwykłych żołnierzy w machiny do zabijania. I w sumie nie ma mu się trochę co dziwić, bo Perwitin działał tak. Po jego zażyciu powstaje wrażenie przepełnienia energią, pobudzenia i silnego odczuwania wszystkich zmysłów. Wzrasta koncentracja i gotowość do podejmowania ryzyka. Wydaje się, że nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia. Proces myślowy wydaje się przyspieszony, zmniejsza się podatność na ból, ograniczone zostaje łaknienie i pragnienie, a także znacząco zmniejsza się potrzeba snu. Uczucie to trwa nawet 12 godzin. To chyba nie były miętówki! No chyba nie. Dawaj wracamy na balet. Powszechnie wiadomo, że nasi mieli strasznie ciężkie zadanie walcząc we wrześniu 39 z liczniejszą i lepiej wyposażoną armią niemiecką, ale to tylko jedna strona medalu, bo musimy pamiętać, że Niemcy, nie da się tego inaczej określić, byli Pizgani metą, jak się masz? Do końca roku do Wehrmachtu trafiło 29 milionów tabletek. Walka z takim naspidowanym, nienaturalnie odważnym przeciwnikiem była o wiele cięższa. Ale Niemcy dopiero się rozkręcali. Bo w czasie kampanii w krajach Beneluxu i we Francji, do menu wjechało jeszcze więcej metamfetaminy, i tak do menu, bo nie chodzi mi już tylko o tabletki, których swoją drogą Wehrmacht kupił w czasie wojny 200 milionów, czy o zastrzyki. Metę podawano też w czekoladzie. Ów słodycz nazywano nie bez powodu pancerz czekoladę, czyli pancerną czekoladą. Nać pani, Niemcy parli do przodu ku przerażeniu całego świata. Ale niedługo pojawił się problem, bo chłopcy się uzależnili. Syndrom odstawienia to nigdy nie jest wesoła sprawa, a podejrzewam, że w przypadku takiego narkotyku jak metan, to już całkiem szkoda gadać. Żołnierze Wehrmachtu, mimo że byli ostrzegani, żeby nie przesadzać, to oczywiście brali więcej i więcej i więcej, a jak zaczęło brakować magicznych tabletek, no to się zaczynały zimne poty, kłopoty z sercem, depresje i wcale nie tak rzadkie przypadki samobójstw. W końcu zaczęto się zastanawiać w dowództwie, czy może by jakoś nie podjąć tego problemu uzależnień w ekipie. Ale pojawiła się pewna kłopotliwa kwestia. Tym problemem była decyzja o ataku na ZSRR. To było dość istotne, w związku z czym nie było teraz czasu na masowy odwyk w wemachcie. Tam dopiero trzeba było nieustraszonych żołnierzy, bo już pomijając fakt, że sama walka była wyczerpująca fizycznie, to jeszcze świadomość tego, co russcy robią z jeńcami, nie była zbyt komfortowa. To też właśnie na front wschodni trafiło najwięcej substancji wspomagającej i tak jest, cały czas mamy tutaj na myśli metaamfetaminowy perwitin. Może teraz niektórzy się zastanawiają na, na pewno, czy to faktycznie tak działało, czy to było tak skuteczne, jak taka mała tableteczka mogła sprawić, że żołnierz bez sił i bez szans nagle dostawał takiego kopa, że szedł walczyć w ogóle się nie zastanawiając, co może się z nim stać. Znajdziemy sporo niemieckich wspomnień, niemieckich lekarzy, którzy potwierdzali taki stan rzeczy. Na przykład jeden wspominał sytuację z frontu wschodniego, jak niemieccy żołnierze, otoczeni przez Sowietów, dostali po tabletce, i po 30 minutach poszli walczyć ze zwierzęcą furią, mimo że przed 30 minutami siedzieli i robili pod siebie marznącym stolcem ze strachu. Oczywiście narkotyki nie były codziennością tylko w wermachcie. Na potęgę pali też gestapowcy i ssmani, głównie po to, żeby nie czuć współczucia dla tych, których katowali. Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jakie spustoszenie w organizmie sieją narkotyki, jednak za bardzo zależało im na wygranej, to też w pewnym momencie zaczęły się badania nad jeszcze większym mocarzem niż perwitin. Udało się? Tak. Nowy mocarz nazywał się D9 i był to istny potwór, no bo jak inaczej określić chemiczny miks morfiny, kokainy i amfetaminy. Już na papierze to brzmiało potwornie i wiedzieli też o tym niemieccy chemicy. W związku z tym, zgadnijcie, na kim postanowili zrobić testy oczywiście, że na więźniach obozu koncentracyjnego konkretnie więźniach obozu koncentracyjnego Schassenhausen. Wyniki były przerażające, ale od początku wycieńczeni więźniowie dostali dawce narkotyku i obciążnik na plecy. 20 kilo, po czym kazano im chodzić. No i okazało się, że nawet mimo fatalnej formy fizycznej, w jakiej przecież byli, mogli oni zasuwać po placu z tym obciążeniem przez. No, ciekaw jestem, czy zgadniecie. przez. Trzy doby. Oczywiście wielu więźniów zmarło w czasie tego eksperymentu, ale niemieckie zwierzęta się tym w ogóle nie przejęły. A nadzorujący eksperyment zapisali z radością tak. Niektórym uczestnikom wystarczyły przy całodobowym marszu zaledwie 2-3 pauzy do regeneracji sił, a ponadto szczególne wrażenie robi brak potrzeby snu, wyłączenie wrodzonych skłonności i woli. Ostatecznie D9 nie trafił jednak na front, ale pewnie tylko dlatego. Że nie było na to czasu. Powiedzieliśmy sobie, coć pali Niemcy, Brytyjczycy, Finowie, to jeszcze dla porządku, dorzućmy Armię Czerwoną. Oni, jak się być może domyślacie, woleli pić, natomiast narkotykami też nie pogardzili. Zwłaszcza tak zwanym koktajlem okopowym, czyli miksem kokainy i oczywiście wódeczki. A amfetamina? Też była. Po raz pierwszy żołnierze Stalina dostali ją podczas kontrofensywy pod Moskwą, i dowództwo szybko uznało, że wow, to jest w sumie spoko rzecz, ale nie tylko dowództwo, bo również lekarze. Wiecie, to były takie czasy, kiedy medycyna musiała przyklaskiwać partii, no bo inaczej mogło się to źle skończyć. W związku z tym bywały takie kwiatki, jak na przykład wychwalanie narkotyków ku chwale Stalina i ojczyzny w czasopiśmie Sowiecka ja Medycyna w 1943. Oczywiście narkotyków używano też w innych kontekstach, na przykład pewnej substancji przez jakiś czas używano w katowniach NKWD jako serum prawdy, jeśli chcecie się dowiedzieć, co to było, albo ile wyćpali podczas tej wojny Amerykanie, albo czym faszerowano pilotów Rafu, to koniecznie sięgnijcie po książkę Dragi i wojna, Teresy Kowalik i Przemysława Słowińskiego, wydawnictwa Fronda. Zresztą dowiecie się z tej książki o wiele więcej, jeśli chodzi o tą tematykę, ponieważ autorzy nie skupiają się tylko na. II wojnie światowej. Dowiecie się więc też, coć pali wojownicy Aleksandra Wielkiego, Indianie, Wikingowie czy bojownicy państwa islamskiego. Koniecznie sprawdźcie dragi i wojnę, ale nigdy samych dragów, bo wam nakopiemy do dup. Jasne?